Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to kolejny odcinek, zagramy w Assassin's Creed Revelations. Dzisiaj sobie zaliczymy kolejne wspomnienie Sofii, ale przy okazji kupimy sobie... jak to no? Kupimy sobie księgarnię po drodze. A bo, dlaczego? Bo mogę. Byliśmy w porcie Juliana, a teraz sobie wędrujemy ulicami wieczorem. Mała Hagia Sophia. Właśnie, kupimy sobie skład księgarski, bo... Zobaczymy, co oni tam mają w swoim posiadaniu. Księgi, coś się trafiło. Arian z Nikmedii. Zapiski historyka. Dużo kasy wydałem, mapy skarbu czy coś ciekawego? Chyba nie. A pleasure, sir. Come again. Dobra, jesteśmy blisko. Wspomnienia Sofii. Gdzieś tu. Tylko gdzie? Aj, musimy coś wspiąć pewnie. Pewnie trzeba to... Oj, zapewne to będzie tu. Fajna muzyka. No. Gdzie? No. Idźże tu. Znaki i symbole, część trzecia. Opodal świątyni zwanej Małą Hagią Sophią, Niccolò Polo ukrył księgę zawierającą informację o miejscu przechowania klucza do Mastiafu. Aby ją odnaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Akceptuj. Naciśnij. O, jest już jakiś symbol. Nie, to nie ten. Za szybko znalazłem, nie? Odzyskaj księgę. No i spoko. Jest to wóz? Jest. Bam. Jak to mówią Ezio z wozu, sian lżej. A teraz sobie pobiegniemy w tamtą stronę. Jam czarowy. Wszystko wiem, wszystko rozumiem. Albo prawie wszystko. O. Księgę w dachu ukrył. Ciekawa sprawa, nie? Pod dachówką i ona nie zamokła i w ogóle to jest... Bardzo interesujące. Stoi na dachu i...
właśnie Ezopa zostały spisane. Wieża Panny odblokowana. Jaka Wieża Panny? O co chodzi? O co chodzi? Czy wiecie, o co chodzi? Bo nie bardzo. Arena walk. Jestem pewien, że gdzieś widziałem oznaczenie misji księgarskiej. Ale może mi się zdawało. Skład księgarski. No nie wiem. Na pewno w tą stronę. Dobra, no to pójdziemy, nie? Wiedziałem, że tutaj coś jest. Skrzynkę ograbimy, a dlaczego nie? Owcza krew. O, przekupimy Herolda przy okazji. Świetnie, że nam się Dobra, zainteresowanie nami przez templariuszy spadło. No dobra, gdzie ta mapa mnie prowadzi, bo to jest dziwne trochę. A, tu mnie prowadzi, dobra, już widzę. Wspomnienie Sofii, no dobra. Nie wiem, czy tu da się płynąć. Będziemy płynąć. Pewnie mogłem szybciej to zrobić. O, szybciej pływa, Ecy. Dobrze, nie? Wieczorną porą Ezio się wybiera na łowienie książek. Nie no, świetnie się zmieściłeś po prostu. Było niebywałe. Któż to jest? Coś tu się włączy. Ciekawe, jakie zadanie. Jaka pogoda pod psem.
Wieża Panny. Trop pozostawiony przez braci Polo zaprowadził Ezio do Wieży Panny. Przeszukaj ją, ale zachowaj ostrożność. Zdobądź klucz do Masjafu, nie wpadając do wody. Wieża Panny. Ciekawe, gdzie to jest. Kis Kulesi, czyli Wieża Panny, znana też jako Wieża Leandra, pełniła wiele funkcji od czasu swego powstania w roku 1110. Najpierw była to wieża obserwacyjna, która później wykorzystywana była też jako latarnia morska, stacja semaforowa, miejsce kwarantanny, komora celna, dom spokojnej starości dla emerytowanych oficerów marynarki, a także jako restauracja. Rozmaite legendy wskazują różne źródła nazwy tego miejsca, ale najczęstsze i najwcześniejsze przekazy dotyczą historii sułtana i jego umiłowanej córki. Zgodnie z podaniem, sułtan usłyszał od wyroczni, że jego córce przeznaczona jest umrzeć od ukąszenia jadowitego węża w dniu jej 18 urodzin. Chcąc przechytrzyć wyrok losu, sułtan zniósł Wieżę Panny wyłącznie po to, by trzymać swoje ukochane dziecko z daleka od ziemi i wszystkich pełzających po niej stworzeń. Po wybudowaniu wieży dziewczyna przeprowadziła się do niej i pozostawała tam aż do wyznaczonego dnia. Wieczorem jej 18 urodzin sułtan nie mógł ukryć radości z tego, że udało mu się zapobiec strasznej przepowiedni i ruszając na spotkanie z córką zabrał z sobą kosz egzotycznych owoców, który chciał wręczyć jej w prezencie. Gdy jego córka sięgnęła do tego rogu obfitości, została ukąszona przez jadowitą żmiję, która skryła się pośród kolorowych owoców. Nieszczęsna córka sułtana wydała ostatnie tchnienie w ojcowskich ramionach, tak jak to było przepowiedziane. Interesujące, wam powiem. Są kanały, ale na razie sobie przeszukamy trochę tutaj jakieś inne rzeczy. Chyba nie ma tu innych rzeczy. W ogóle to gdzie my na mapie jesteśmy? Aha. Jest to poza... Poza mapą jesteśmy. No dobra. Tu nie da się wejść? Nie. Zapewne tu też nie da się wejść. To wejdziemy tu. Oznak asasynów. Muzyka fajna. Ciekawe są te tajemnicze miejsca. Ula la 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 la. Nie wpaść do wody, tak? Hym, może być ciężko. Tam się coś otworzyło. No to spoko, tylko... A ja mnie... O Jezus. Ja się zastanawiam. Ej no! No kuźwa! Co dalej? No, 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 to ciekawe, sobie. To takie misje, gdzie nie trzeba walczyć, tylko trzeba coś kombinować, to jest kurwa. Ulala. Poziom wody się podniósł, tak? Coś tu pompuje.
O, masakra. Dotarłeś do punktu kontrolnego, gdzie ja mam się udać. Tam ktoś jest. No już spierdzieliłem sprawę. No cóż. I pozamiatane. Bez pomyślunku zrobione. Trudno. Jejku, ty miałeś się złapać czegoś. Co za patałach z tego Ezio, no? Ezio, jesteś patałachem. Cholera wam, powiem, że nie mam pojęcia, jak chcę załatwić tą sprawę. No dobra. No dobra, jest już kawałek. O, takie te elementy przygodowe w Assassin's Creed'zie powiem wam, że ja lubię. Muszę wrócić chyba. Nic tu nie jest takie proste, na jakie wygląda. Naprawdę. Biegnij! Kuźwa, jak ja tego nie lubię. Kurwa! No ja pierdzielę, no! Co za typek, no?
Jest, zdążyłem, ale kurde, denerwujące są te takie odbicia od ścian, jak on się odbija. Co tu się... Ulala, co tu się stało się? I taka maszyneria jest przez nikogo nie pilnowana? Jakoś mi się wierzyć nie chce. Dobra, dotarłem do punktu kontrolnego, tylko co z tego? Chyba tu muszę coś zrobić. Pewnie tu coś muszę zrobić. I znowu na czas. To nie było takie trudne. Pani maszyneria asasynów jakaś niesamowita po prostu. Te wypompowanie wody i w ogóle jakieś bloki. Co to jest? Przygoda jak w Indianie Jonesie normalnie. No już prawie. Nie mam pojęcia, jak się to wspiąć, tak szczerze mówiąc. Aha, tak. No dobra. A teraz co? To się zjebało. Znajdź i odzyskaj klucz do Masjafa. No dobra, a tutaj co mam robić? Bum, 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 dobra, jeszcze na górę. Teraz tu, tu nie wskoczę. No dobra. Teraz jestem tu. Wspinaj się, Ezio, wspinaj.
Nie. No kuźwa mać. Jakżeś ty skoczył, debilu. Ja pierdzielę, być tak blisko, jednocześnie tak daleko. No kuźwa mać. Co za tempa dzida z tego Ezio czasami jest. Naprawdę, patałach taki niesamowity, że aż szkoda gadać. No i co ja mam zrobić? A, tu mam się spiąć. Kuźwa, jak ja nie lubię tego. Dobra, wspinaj się. Tempa dzido. Kurde, zawsze psujesz mi Ezio Let's Play, a zawsze chciałem tak się popisać, że jestem taki zajebisty skoczek, tu se skoczę, tam sobie skoczę, wszystko takie płynne, akrobatyczne, kocie ruchy, a ty mi tutaj psujesz cały plan misterny. No i kuźwa, nie! Tępy Janie! Proszę cię, normalnie jesteś tępym Marianem. Ja pierdzielę. Dobra, może ja sobie przewinę do momentu, w którym będę już na górze, co? No, w końcu jestem na górze, tylko teraz nie wiem, czy mam pójść w tą stronę, czy w tą stronę. Więc uwaga, uwaga, będzie wielki test mojej zręczności. Ach, ledwo co? Tak, ledwo, ledwo. No i tutaj mamy klucz do Masyafu, tak? Jest. Udało się. Czwarty z pięciu. To fajnie. Tylko synchronizacja niestety nieudana. W pełni. No i co się dzieje? Co będzie dalej? Klucz czwarty z pięciu kluczy zdobyty i jest dobrze. Wróć, ale co? Ale chcę mapę. Gdzie jestem? Jestem tutaj. Teraz co mam tu zrobić? Aha, wspomnienie Sofii ciągnąć dalej. Ale myślę, że ten odcinek był wystarczająco długi, że w tym miejscu skończymy. A dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.